Dzień dobry wszystkim, trener z tej strony. Witam w 125. odcinku serialu Droga, czyli futbolowej Jose i Franciszka, trenera polskiego szkoleniowca próbującego zawojować piłkarski świat, pracującego aktualnie w Juventusie we włoskiej Serie A. W dzisiejszym epizodzie finał Pucharu Włoch Coppa Italia Fanta, mecz z Lazio oraz spotkanie z Atalantą Bergamo na wyjeździe. To oczywiście w ramach rozgrywek ligowych. Już przechodzimy do spotkania. Nic się oczywiście nie wydarzyło w klubie. Wszystkie mecze tego ostatniego miesiąca pokazuje w zasadzie jeden po drugim, tak więc między tymi spotkaniami po prostu nic się nie wydarza. No, mała tutaj kontuzja Martima, ale może zagrać w dzisiejszym spotkaniu, więc wyjdzie w podstawowym składzie. Turati w bramce, Sanz, Szutalo, Branka, Dori, Patterson w obronie, Miretti, José Carlos, Roda z pomocy, Martin, Gasić, Szuliagić zagrają w ataku, zgłaszamy zespół, wychodzimy na boisko. No co, zagrać finał Pucharu Włoch, moi drodzy. Lazio, aktualny lider tabeli, zespół, który jest w fantastycznej formie, naprawdę wygrywa wszystkie mecze, no ale my też w takiej najgorszej formie nie jesteśmy, też wygrywamy wszystkie mecze. Ograliśmy m.in. Barcelonę, ograliśmy m.in. Manchester United, oczywiście w Europa League, ostatnio wygraliśmy też z Romą. Więc też tutaj liczymy na wyrównane spotkanie i może nawet na jakąś tutaj małą przewagę z naszej strony, ale myślę, że bohaterowie są zmęczeni, więc tutaj raczej chyba Lazio delikatny faworyt tego spotkania, ale niekoniecznie wszystko tutaj może się wydarzyć. To jest mecz finałowy, tutaj wszyscy rzucają wszystko na szale, tutaj jak nie ma siły, to się daje z wątroby. Uwaga, Szuliagić, mamy dobre rozpoczęcie tego spotkania, stały fragment, José Carlos odzyskuje piłkę do Szutalo, Szutalo do Sanza, Sanz do Martima, Martim nie ma bramki, Martin kontuzjowany, no w przerwie będzie musiał zejść, puścimy sobie tutaj Szoboszlaja na pewno za Martima i zobaczymy, jak może Leonardo, a zobaczymy jeszcze, co się wydarzy. Jak na razie spokojne spotkanie, pierwszy kwadrans, czy tam 20 minut za nami, 3 do 2 strzałach, jeszcze żaden zespół nie trafił w bramkę, posiadanie piłki w zasadzie porówno i zobaczmy, Gakineiro, Jurica do z powrotem, Gakineiro, Fernandez, Gakineiro, Villalba, Diaz, niestety bramka, Gonzalo Diaz, najlepszy w tej chwili strzelec we Włoszech, aktualny lider strzelców Serie A, no i też jak się okazuje świetny w Pucharze Włoch, Fernandez, Gakineiro, Villalba i Gonzalo Diaz uprzedza tutaj naszego obrońcę Szutalo i niestety przegrywamy w 28 minucie, jeszcze nic się tutaj nie wydarzyło, jeszcze nic złego się nie stało, wychodziliśmy już z różnych opresji, 6-2, kto ma? Szuliagić, 6-2 ocena, nie wiem jakim cudem tutaj w tak krótkim czasie zdołał doprowadzić do takiej degrengolady, no tutaj na niego liczymy w takim meczu, no, na kogo mamy liczyć, jeśli nie naszego najlepszego zawodnika, więc tutaj reprymenda, na pewno będzie Rodas już zmęczony, Szugo będzie musiał wskoczyć na drugą połówkę, Villalba do środkowania, ale Turati jest na posterunku, łapie piłkę, Lazio prowadzi 1-0, 36 minuta, Martin traci, ale Sanz odzyskuje, José Carlos nie ma bardzo, nie za bardzo jest jak zrobić progresję, Miretti, szukamy miejsca właśnie na progresję, Szuliagić, wreszcie jakieś dobre zagranie, Patterson przy piłce, Brancadori do Szutalo, przeniesiemy na lewo, czy będziemy pchać w prawo, pchamy w prawo, Gasić do Szuliagicia, Szuliagić, wreszcie świetna piłka do Martima, Martin nie ma bramki, szkoda, bo tutaj Szuliagić naprawdę pokazał się od razu, jego ocena skoczyła do góry, Franciszko Roda zdał siebie wszystko, na razie ignorujemy, w przerwie dokonamy tej zmiany, Szuliagić zresztą też mocno zmęczony, no cóż, no jesteśmy zmęczeni, no co tu dużo mówić, mamy finał Pucharu Włoch, rozumiem, zmęczenie jest, to też rozumiem, szybciutko wpuszczamy Szugo, wpuszczamy też Teixeirę i wpuszczamy sobie Szoboszlaja na boisko. Trzy zmiany, następne dwie w gdzieś około 60-65 minucie, prawdopodobnie Szuliagić się pożegna i ktoś jeszcze może gasić, chociaż któregoś z nich chciałbym na boisku przytrzymać, na pewno Wlachowicza tutaj wpuścimy.
I spróbujemy, przepraszam, i spróbujemy tutaj coś pograć. Gonzalo Diaz tym razem prawie strzela nam drugą bramkę. No, Lazio tutaj w tym meczu prowadzi 12 do 3 strzałach, 5 do 0 strzałach celnych. No, my tutaj nie zasługujemy jak na razie na zwycięstwo. Specjalnie 51 minuta, Szulijagidze za Leonardo chyba tą zmianę. No nie, jeszcze wytrzyma i 10 minut Szulijagidze. No, chociaż 6-3, no to nie jest jakiś wielki mecz Francuza. No, gdyby miał 7, moglibyśmy tutaj o czymś oczywiście pogadać, ale tak to nie możemy. Villalba, Fernandez, o, piłka śmignęła tutaj nad naszą bramką, ale na szczęście nie trafiła. 60. minuta. No, musimy wprowadzać dalsze zmiany. Szulijagić musi zejść z boiska. Gasicia zrobimy tu. Tu zrobimy Wlachowicia i damy jeszcze może to ustawienie. Może tym tutaj, naszym starym tutaj ustawieniem, troszkę zaskoczymy rywala Miretto, jak tu się tutaj czuje w tej roli. Ok. Tu by się właśnie przydał Rodas w tej pozycji defensywnego pomocnika. On tutaj jest, ale możemy tak zrobić przecież jeszcze. Tu już Miretti, Eshugo, lepiej to troszkę wygląda. Zobaczymy, jak w tym ustawieniu będziemy się przedstawiać. Czy coś tu możemy jeszcze zrobić? No, nie mamy za bardzo game changerów już na ławce. Leonardo nie jest game changerem, Florio i Fabry też raczej nie, Mroczkowski tym bardziej, więc zobaczymy, jak teraz nam pójdzie zmiana taktyki. Zobaczymy, ta będzie trochę chyba bardziej bezpośrednia, więc mam nadzieję, że coś tutaj uda nam się wywalczyć, że będziemy mieli troszkę lepsze posiadanie piłki. 53% to i tak nieźle, ale jeszcze musimy obronić tą sytuację. Teraz Turati znakomicie broni, Fernandez jeszcze raz strzela. No, Turati teraz broni nas, utrzymuje nas w grze, jeszcze mamy te 40, no nie 40, 20 parę minut, 30 parę minut, tak więc coś tu jeszcze może się wydarzyć. Zażądam więcej od swoich zawodników. Mamy 72 minutę gry. Lazio jak na razie prowadzi, Lazio jak na razie przeważa w tym meczu. 17 do 5 w strzałach, do 6, 6 do 1 w strzałach celnych. Może teraz coś zmienimy. No, nie chciałbym tutaj na pewno dogrywki przed tutaj tymi ostatnimi meczami sezonu. Dogrywka by nas chyba tutaj zabiła. No, ale uwaga, Lazio, Pepi, czy to zakończy ten mecz? Nie, jeszcze będziemy się tutaj bić. Jeszcze wyciągamy piłkę, wyjmujemy ją, wyrywamy ją linii bramkowej, wyjmujemy ją praktycznie z siatki Szutalo. Mamy przechwyt 77. No, Lazio tutaj zasługuje sobie, zasłużyło sobie. Ok, zmieniamy tutaj Miretti za Ręsz, za Mirettiego. Uwaga, Turati po raz kolejny broni. No, ten zawodnik, jeżeli ktoś tutaj komuś zależy na tym, żeby wznieść puchar do góry, to właśnie mu. Uwaga, Szoboszlai, to może być nasza szansa. Szoboszlai, Węgier do Wlachowicza. Wlachowicz, mamy 1-1. Nie wiem, czy nie było spalonego. Możliwe, że był spalony. Bardzo możliwe, że był spalony. Wręcz jestem prawie pewien. Gol nieuznany. Szkoda. Szoboszlai. No, minimalny, ale był Wlachowicz. Szkoda, szkoda tej bramki, bo mogliśmy tutaj się cieszyć. 85. minuta. Zmienimy sobie. Nie wiem, jak będzie tutaj. Aczkolwiek raczej będziemy oglądać piłkarzy Lazio cieszących się z wygrania pucharu. No, jeszcze coś zróbmy, jeszcze jedną akcję. No, już niech będzie ta dogrywka, ale zróbmy coś. Nie zrobimy, moi drodzy, nic. Lazio, Rzym wygrywa Puchar Włoch. Coppa Italia Fanta wędruje do Rzymu. Turan musi obejść się smakiem. Niestety, no, szkoda, szkoda. Oczywiście, trofeum to trofeum. Zwłaszcza, że we wszystkich trzech tutaj bierzemy jeszcze udział i w każdym z tych trofeów się liczymy. Zostaje nam Liga, zostaje nam oczywiście Liga Europy. Tak więc te dwa trofea. Myślę, że w kwestii Ligi Europy, no to my jesteśmy tutaj delikatnym faworytem tego spotkania. A my widzimy się za chwilkę na meczu z Atalantą na wyjeździe. Moi drodzy, wracamy na mecz z Atalantą Bergamo. Wracamy zatem do ligowej rzeczywistości, w której Milan zwyciężył po bramce w 95. minucie, zdaje się, z Salernitaną, i wyprzedził nas w tabeli. Zatem musimy tutaj się sprężyć, żeby wygrać i wrócić na miejsce drugie. Skład: Turati w bramce, Ręsz, Szutalo, Brancadori, Paterson w obronie, José Carlos, Szoboszlai, Sługo w pomocy, Martin Wlachowicz, Gasić w ataku. Sporo zmian, to jest w pokłosie, no, już dużego, dużego, bardzo dużego zmęczenia naszych
tych zawodników tutaj sporo się wydarzyło. Szuliagić wejdzie w drugiej połówce. Miretti prawdopodobnie w ogóle nie zagra, w zasadzie nie trenuje, bo chce, żeby był w pełni zdrowy na mecz z Hoffenheim, więc dzisiaj nie będziemy go eksploatować. Trudno, wygramy to wygramy, nie to nie. W tej chwili Europa jest naszym priorytetem i tak myślę, że mamy całkiem niezły skład tutaj na boisku, że spróbujemy coś tutaj ciekawego zrobić w drugiej połówce, na pewno zespół troszkę wzmocnimy. Przechodzimy zatem do spotkania, szybciutko wrócimy sobie do klasycznego 2D i zaczynamy mecz 37, dla nas 36 kolejka włoskiej Serie A, mecz Atalanta, Bergamo, Juventus, już pierwszy strzał, pierwsze nawet dwa strzały zespołu gospodarzy, którzy tutaj mocno walczą o europejskie puchary, w tej chwili są, zdaje się, na 8 miejscu. Milan, jak widzicie, wygrał z Salernitaną po bramce Alaniza, w 95 minucie i to zwycięstwo w tej chwili na drugie miejsce ich wsadza. Uwaga, bramka Dori Supek, szkoda, że to nie wpadło, bo mielibyśmy dobry początek meczu i no, bramkę po prostu mielibyśmy i prowadzilibyśmy 1-0, więc byłoby tutaj o co kruszyć kopię, ale teraz uwaga, Bergamo rusza do ataku, Szoboszlai, już żółta kartka, dobrze teraz w defensywie, świetnie teraz znalazł Martin do Gasicia, oj, jedenastka, to chyba musi być jedenastka, to nie wyglądało naturalnie, te dwie kulki zbiegły się w dość nienaturalny sposób, więc myślę, że będziemy mieli rzut karny, do którego podejdzie Vlachowicz. Vlachowicz powalczy o 30 chyba drugą bramkę w tym sezonie, mówiłem przed tym, przed tą kampanią, że będziemy chcieli tutaj, żeby strzelił ponad 30 bramek, strzela 30 bramek w sezonie 32 w wieku 35 lat, więc w tej chwili to jest jego następny gol w tym sezonie, następny cel, żeby strzelić tyle bramek, ile ma lat. Oczywiście nie miałbym nic przeciwko, gdyby w następnych sezonach również do tych liczby się zbliżał, aczkolwiek nie będzie to już takie łatwe. Obejmujemy prowadzenie w Bergamo. Uwaga, Leao Gasić tutaj próbuje. Bardzo dobrze gra, uwaga, José Marsa Ugarte, Ramirez, będą problemy, Chiaccioni, Cabiaccini, ale Turati, to on tutaj w tych... No w tej końcówce sezonu często ratuje nas z opresji. Szkoda, że nie udało się, że jego koledzy po prostu do tego poziomu nie dorośli, choćby w meczu finałowym Pucharu Włoch, ale o tym już zapominamy, bo już są cele przed nami. Przed nami kolejne najważniejsze mecze w tej chwili. Oj, spalony. W tej chwili jesteśmy na drugim miejscu, więc nawet Mistrzostwo Włoch tutaj jest możliwe, zwłaszcza, że w ostatniej kolejce Milan zagra z Lazio. To będzie wielkie spotkanie i to będzie spotkanie, którego w przypadku zwycięstwa Milanu może nas tutaj faworyzować nawet do objęcia przodownictwa i wygrania ligi, zwłaszcza, że my swój ostatni mecz gramy zupełnie już po sezonie, gdy wszyscy będą patrzeć i oczekiwać na to spotkanie. To będzie bardzo ciekawe doświadczenie. Już nie mogę się doczekać tych kolejnych dwóch następnych odcinków, bo wiele, wiele tam może się wydarzyć, a my jeszcze mamy mecz z Torino, przecież to jest spotkanie derbowe. Oj, Gasić za Szuliagicia, od razu ta zmiana, Gasić mocno tutaj zmęczony, bramka Dori, nie będziemy tutaj tego zmieniać, ale Sasza Szuliagic wchodzi na boisku, tak więc w tej chwili będziemy mocniejsi nawet niż byliśmy. Uwaga, José Carlos do Szoboszlaja, Szoboszlaj, nie mamy tutaj nic, okej, mamy kontrolę, Sugo do Vlachowicza, Vlachowicz do Szoboszlaja, ale niedokładnie, Klaccioni, Cabrera, Sugo ma żółtą kartkę, ale walczy w odbiorze, uwaga, bramka Dori teraz świetnie w odbiorze, ale źle w rozegraniu i mamy znowu chyba spokój, ale nie spokój, znowu nie ma ani autu, ani nic, ani rozegrania, najgorsze zachowanie ręsza i będzie rzut karny. Choć może nie, bo widzę, że piłka stoi minimalnie przed polem karnym, weryfikacja rzutu karnego, może rzut wolny, nie, jedenastka. Bergamo, Leao, niestety gol, szkoda, bo
Sytuacja, która do tego doprowadziła, była bardzo prosta. Ręcz powinien był, miał tyle czasu, że mógł, myślę, spokojnie przyjąć, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli już nie chciał przyjmować, to powinien po prostu wywalić piłkę w trybuny i tyle. No, zachował się naprawdę najgorzej jak mógł, czyli po prostu podał do przeciwnika, przeciwnik zrobił akcję, z akcji zrobił się rzut karny, więc jakby tutaj myślenie to takie, ojojojojoj, a my teraz mamy kolejną jedenastkę, mecz jedenastek się zrobił, Wlachowicz, czyżby faulowany, sędzia, czy idzie, czy nie idzie, mamy weryfikację VAR, sędzia konsultuje się z ludźmi i mamy jedenastkę, uwaga, 65. minuta, Wlachowicz stanie przed szansą na bramkę numer 33, na bramkę numer 2 w tym spotkaniu, uwaga, Wlachowicz, ro! Nie ma. Ale jeszcze do końca meczu sporo czasu Brancadori powalczył, ale nie wywalczył Martin przy piłce do Brancadoriego, Brancadori do Teixeiry i ta akcja straciła na impecie. No mieliśmy wszystko znowu w swoich nogach i gdzieś brakuje Wlachowicz do Teixeiry. Teixeira do Brancadoriego, może powinien zmienić strzelca José Carlos Martin. Tam jest na lewej stronie ręcz, ale jest też Szuljagić, Esugo, mamy bramkę, Dario Esugo, czwarty trafienie w sezonie, strzela rzadko, ale jak już strzela, no to ma to bardzo wymierny efekt. Obejmujemy znowu prowadzenie, 67. minuta, Esugo trafia, Szuljagić zalicza asystę. Mówiłem, że po wejściu Szuljagicia będziemy trochę mocniejsi, zwłaszcza w rozegraniu, i spełnia się to. Szuljagić asystuje, Esugo trafia i znowu mamy 2-1. Już nie pamiętamy o tym przestrzelonym rzucie karny. Zobaczmy, José Carlos mocno już zmęczony. Wpuścimy na boisko Rodasa, który generalnie nie lubi rozgrywać. Mamy tu też problemy z żółtymi kartkami na środku pomocy, ale musimy wytrzymać. Zastanawiam się, przejdę sobie na tą taktykę. Będzie troszkę bardziej bezpośrednio, ale przede wszystkim będzie chyba troszkę bezpieczniej z tyłu, bo Szoboszlai i Esugo troszkę będą mieli więcej defensywnych zadań, a zatwierdź zmiany, a Wlachowicz będzie grał w swojej po prostu ulubionej roli. On na K10 to nie za dobrze sobie radzi, chociaż uwaga, teraz szut, ale nie fauluj, nie fauluj. Uwaga, nie ma bramki, rzut rożny, więc musiał interweniować Turati, ocena 7-1, najlepszy spośród defensorów, tak, po 7-0 mają Brancadori i Szutalo, 7-2 Esugo, 7-3 Szuljagić, Wlachowicz, 7-0, 80. minuta spotkania. Czy jeszcze tutaj coś możemy pomóc zespołowi, czy możemy przede wszystkim kogoś zdjąć? Myślę, że możemy zdjąć Martima, w 84. minucie wpuścimy sobie na boisko Leonardo też jest, o nie, już nie możemy sobie wpuścić, mieliśmy 5 zmian, czy mieliśmy 3 przerwy, chyba mieliśmy 3 przerwy, więc no trudno. 84. Esugo, Wlachowicz, Szoboszlai do Szuljagicia, Teixeira, teraz przy piłce, uwaga, Szuljagić, nie było chyba spalonego, czy znajdzie Wlachowicza, a może będzie wycofywał, wycofał do Rodasa, Esugo, Rodas chciał poszukać kolejnej swojej bramki w tej swojej wspaniałej karierze, w której nigdy gola nie strzelił, teraz już ma dwie, Rodas przy piłce, Szoboszlai do Szuljagicia, uwaga, 85. minuta, możemy zamknąć ten mecz, Szuljagić, Esugo, znowu bliźniacza akcja tych dwóch dżentelmenów, Szuljagić do Esugo, ale tym razem Esugo nie znajduje bramki, Losas, szkoda, żebyśmy tej sytuacji nie żałowali. Martin, właśnie strata, znowu głupia strata w środku boiska, napędzamy sami zespół Atalanty Cabrera, tu się nie będzie tutaj nic działo, chociaż może się dziać, ręcz, znowu takie wybicie, czemu wybija na, o uwaga, nie ma bramki, jest bramka, znowu ręcz, idiotycznym wręcz wybiciem w środek boiska. Dlaczego w środek boiska wybijasz, człowieku? To jest kryminał. Weryfikacja bramki, może jeszcze nie będzie. Gol nieuznany. Muszę chyba po Melisę iść. No tak, spalony, ewidentny. Cabrera jeszcze na raty. Turati broni, pierwszy strzał, drugiego nie broni, ale ręcz, Devine ręcz, fatalne dwa zachowania, prawie tutaj pozbawił nas możliwości wyścigu o mistrzostwo, ale na szczęście to sami się pozbyli. Mamy 2-1 w arcyważnym meczu, liczymy się jeszcze w walce o mistrzostwo. Przegraliśmy finał Pucharu Włoch, ale jeszcze możemy wygrać mistrzostwo i jeszcze możemy być lepsi niż Lazio, bo jeszcze będziemy mieli ekstra grę. Oni swój sezon skończą w następnej kolejce, kiedy wszystkie mecze będą razem, ale my jeszcze będziemy mieli jedno spotkanie, moi drodzy. A już zapraszam na odcinek kolejny, w którym będzie mecz z Torino i zapraszam przede wszystkim na mecz z Hoffenheim, czyli finał UEFA Europa League. Do zobaczenia. Peace out. A to był trener.